Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, dzisiaj kupimy sobie ostatnią nieruchomość, którą trzeba i tak kupić, żeby skończyć grę. I będzie to drukarnia. Na drukarni są trzy misyjki. No i dzisiaj postaramy się zrobić pierwszą z nich. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Ale najpierw musimy sobie tam dojechać. Ona się znajduje tutaj. Dokładnie. Jakiś samochód by się przydał, tylko nic fajnego nie jedzie. Tam jakieś shity. Może weźmiemy sobie nasz motorek. Okej. I jedziemy. W takim razie. No i co, moi drodzy, zostały nam tylko 4 misje do skończenia gry. 3 dla drukarni i ta jedna finałowa. No i będzie koniec naszej przygody. Okej, tutaj muszę skręcić za pensprayem. W GTA Vice City nasza przygoda się skończy. Pożegnamy się również z Tomim. Ale żeby to się stało, musimy zrobić jeszcze te 4 misje. Okej, tu sobie skręcę. Okej. To już tutaj, widzicie? Proszę bardzo. Jest. O. Kupujemy za 70 tysięcy. Drukarnia kupiona za 70 tysięcy dolarów. Super. No i możemy sobie misyjkę wziąć. Sobie może tylko tu zapiszę. Okej. I bierzemy misyjkę. Długi jęzor. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Okej, moi drodzy. Jak widzicie, mamy się dowiedzieć, gdzie są matryce. Zamiast samemu prowadzić, możesz wziąć taksówkę Kaufmana. To kosztuje 9 dolarów. Okej. Spotkaj się z Polem w klubie Malibu. Aha, dobra. To bierzemy taksówkę. To jest po drugiej stronie. Zanim zajedziemy, to chwilę zajmie, a tutaj raz, dwa, już jesteśmy. 9 dolarów, spoko. Już jesteśmy na miejscu. Idziemy się dowiedzieć, co Paul wie. Look at the ass on that. Oh, I guess you're lost, mate, innit? All right, milk China. That's hanging. What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. Oh, all right. You're obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Aw. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Jak widzicie, moi drodzy, Paul nam powiedział, że mamy jechać do okrętu firmy Libertine Lines w dokach, czyli po prostu do doków. Okej, jakieś super autko tu podjechało, czyli super Phoenix, ale fajnie, że super, że podjechało. No i jedziemy do tych doków. Zobaczymy, co tam będzie. Będziemy musieli uzyskać informacje, gdzie są matryce. Oczywiście pewnie będziemy musieli się dowiedzieć siłą, więc pewnie będzie strzelanina. Okej. A dojedziemy sobie tam raz, dwa.
Okej. Okay. Już tutaj skręcamy w lewo, moi drodzy. I zaraz jesteśmy w dokach. O, już widać nawet statek. Ja sobie tylko tak ustawię auto do ucieczki. O. I moi drodzy, ja bym chciał coś zobaczyć. Aha, tu była ta. Okej. Okay. O kurde, już strzelają, moi drodzy. Ja pieprzę. Fuck. Zostałeś zauważony. Okej. Kurde, ale ich tu dużo jest. Trzeba uważać. Dobra. Idziemy dalej. Kurde, jest, jak oni prują. Trzeba naprawdę uważać. Tam ktoś biegnie. Dobra. Tam ktoś jest. Kurde, nie zdejmę go tak? Może ze snajpery go trafię. Dobra, dostał. Wow! Ja się tu w snajpera bawię, a tu jacyś kolejni do nas biegną. Pierwszy, ich tu jest. Gdzie tu mam iść w ogóle? Dobra. Tutaj gdzieś widziałem. O, tu. Okej, okay. Jest znacznik i takie małe wejście. Kurde, ilu ich jest? Jakiś alarm się w ogóle włączył. Okej, moi drodzy, chyba mamy informację. Jedź z informacją do drukarni, tak. Spadamy, tylko... ostrożnie, bo... ich tu naprawdę dużo jest. Okej. Kurde, jeszcze policja jest, fuck. Fuck. Ja pieprzę, trzy gwiazdki mamy. Fuck. Ja pieprzę, no ile ich jest? Kurde. Nie ma mojego Phoenixa. Fuck, ukradli mi go. Czekajcie, moi drodzy. Nie wiem, czy to się do Penspraya opłaca jechać właściwie. Zresztą samochodu żadnego nie ma. Tam jakiś Phoenix. Ej, ziomuś! Oczywiście, jak ma być jakieś auto. Czekajcie, tu coś jest. Puste? Nie, moi drodzy. Idziemy. Aha, dobra, to już pojadę do Penspraya. Hej.
Dobra. Super. Fuck. Powiem wam, że to było całkiem intensywne. Okej, to było w sumie blisko, ale... O kurde. Łaaa! Serio? Czekajcie, czy to minie? Chyba minie. Kurde! Gwiazdy nam nie zdążyły zniknąć, kogoś przejechałem, ale okej. Hu! Misja zaliczona, moi drodzy. O, jeszcze jest nasz skuterek. Ale powiem wam, że... całkiem trudna ona była, bo jak widzieliście, to życie masakrycznie szybko schodziło, jak oni do nas zaczęli strzelać. Widzieliście, ja sobie tam wziąłem kamizeleczkę, ale no 32 punkty mi tylko zostały i to był moment. Więc naprawdę dosyć intensywna misja, ale zrobiona, moi drodzy. Pierwsza z trzech. Jak widzicie, teraz mamy tutaj znak dolara na drukarni. No i to tyle, moi drodzy. W następnym odcinku będziemy sobie oczywiście kontynuować misję drukarni, a w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, no i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia i cześć!